Proszę bardzo. Dzień dobry, panie Stanisławie. Dzień dobry. Kilka pytań, które mogę panu zadać teraz, ale są takie, które musimy mówić, jeśli można, w kuluarach. O, nie wiem, czy będziemy mieli czas na to. Ja muszę wrócić do Warszawy dzisiaj jeszcze, a to jak, skoro tyle pytań pan przygotował, to ja nie wiem, czy... To jest pytanie, no w każdym razie krótko teraz. Nie ma na kogo głosować. No to nie trzeba głosować, jak nie ma na kogo, to sprawa jest jasna. Patrzmy na Konfederację, która niby jest inna. Kto tam startuje? No, na jedynkach. Pan Bosak, brat pana Bosaka, żona pana Bosaka, czyli dla ojców zostają te miejsca niebiorące. Pan Mencen, jego ojciec, jego brat, też jedynki. Wittler, dawaj. Więc, no, jak to jest? A na dodatek, to jest moje pytanie. Nagle zniknął szef Stronnictwa Narodowego i Młodzieży Wszechpolskiej, Robert Winnicki. I na jego miejsce wskoczył pan Bosak. Może pan coś wie, jak to się stało? Bo plotka niesie, że Winnickiego to tak skończyli jak Janowskiego od cukru. Na razie tyle. Proszę pana, no ja nie wiem, co było przyczyną, ale pan Winnicki sam mówił, że on wycofuje się z życia politycznego z powodu stanu zdrowia. Z powodu stanu zdrowia. Na czym polega ten stan zdrowia, tego nie wiem, no bo to jest prawdopodobnie jakąś tajemnicą lekarską otoczone mgłą w najlepszym gatunku, ale ja tej mgły nie przenikam. Natomiast powiem tak, że no, proszę pana, jeżeli pan jest przekonany, że nie ma pan na kogo głosować, to ja na pańskim miejscu bym nie głosował. Nie głosował. Tu pewnej wskazówki udziela tutaj, nie wiem, czy się nie narażę księdzu doktorowi, jak to powiem, ale pewnej wskazówki udzielił episkopat. Mianowicie wydał takie vademecum katolickiego wyborcy. No i tam swoim zwyczajem episkopat katolickim wyborcom zadał takie szarady rozmaite, no bo nie, wprost żadnych wskazówek nie udzielił, tylko takie szarady, tak jak w lalce, państwo pamiętacie, Schlangbaum takie szarady tam komponował, no to coś w tym rodzaju jest. No i tam jest między innymi ostatni punkt taki, że trzeba głosować, a najpierw, że nowy grzech jest tam ogłoszony, to znaczy nie taki nowy, bo ten grzech już był raz ogłoszony w 1995 roku, kiedy Lech Wałęsa stawał do wyborów prezydenckich z Aleksandrem Kwaśniewskim. No i wtedy jego ekscelencja ksiądz biskup Pieronek ogłosił nowy grzech, że grzechem jest powstrzymanie się od udziału w wyborach. Oto właśnie to, co ja panu tu proponowałem. No i już miałem się z tego spowiadać, ale prezydentem został Aleksander Kwaśniewski, no i trzeba było się tam zakręcić koło niego. I ksiądz biskup Pieronek odwołał ten grzech na łamach życia Warszawy. Nie tylko odwołał, ale jeszcze napisał, nieubłaganym palcem napiętnował tych, co nadużywali religii dla celów politycznych. Więc teraz ten grzech znowu został ogłoszony, ale nie to jest takie istotne, bo pewnie zostanie po 15 października uchylony znowu. Tylko że trzeba głosować na ugrupowanie, które, na komitet wyborczy, który zachowuje etyczne podstawy gospodarki. W pierwszej chwili myślałem, że episkopat poparł Konfederację. No bo jeżeli ugrupowanie nawołuje do skasowania tego ucisku fiskalnego, no to od tego się zaczynają etyczne podstawy gospodarki. Ale po dłuższym zastanowieniu doszedłem do wniosku, że nie.
Proszę Państwa, dlaczego? Dlatego, że Konfederacja i w 2019 roku i teraz, czym się różniła od wtedy, od tej bandy czworga, która... Banda czworga się licytowała, kto wyda więcej pieniędzy, żeby nam przychylać nieba. No, a i tylko Konfederacja nie wzięła udziału w tej licytacji. Powiedziała, że nic nikomu nie będzie dawać, ale też nie będzie tak drenować obywateli fiskalnie. Niech Państwo zwrócą uwagę na to. Nic nikomu nie będzie dawać. Nikomu, to znaczy episkopatowi też. No to jasne, że ona żadnych etycznych podstaw gospodarki nie uznaje. No to odpada. No a jak to wygląda z Koalicją Obywatelską w takim razie, bo to już po kolei teraz zanalizujmy. Koalicja Obywatelska, jeśli cokolwiek będzie dawać, to najwyżej na darmowe skrobanki. No to tam episkopat nie skorzysta na tym specjalnie. No to też odpada. Lewica, przede wszystkim moja faworyta, która tam trzęsie tą lewicą, wielce czcigodna Joanna Scheuring-Wielgus, utopiłaby Kościół katolicki w łyżce wody. I to dlaczego? Proszę Państwa, jak miała 14 lat, to ona sama tak mówiła, że poszła do spowiedzi. I spowiednik koniecznie chciał się dowiedzieć, czy już się bzykała, czy nie. No i ona tak to przeżyła, że do dzisiaj budzi się w nocy zlana zimnym potem i tak dalej. No to wiadomo, że ona tam grosza złamanego nie da. No to jasne, że lewica odpada. No to zostaje tylko Zjednoczona Prawica. Ale z tego wynika, że drenaż fiskalny i przekupywanie ludzi ich własnymi pieniędzmi jest zgodne. To są właśnie te etyczne podstawy gospodarki. Więc mamy tutaj dosyć osobliwe zachęty. No, ale to właśnie dlatego, jak ktoś mimo tych zachęt nie wie, na kogo głosować, to niech nie głosuje. No to świat się od tego nie zawali. Tak przypuszczam. Proszę bardzo. Proszę bardzo, tutaj pan. A, i tam pan. Państwo, ja mam pytanie, jakie uchwały może rozpisanie nowych wyborów w Sejmie? Może tak dojść. Konstytucja przewiduje taką możliwość, że jeżeli w odpowiednim terminie Sejm nie zgłosi prezydentowi rządu do zaprzysiężenia, no to prezydent musi rozwiązać Sejm i rozpisać nowe wybory. Także jest taka możliwość, jak najbardziej. Czym się to skończyć może, no to nie wiem, bo kto wtedy tam będzie uznany za winowajcę tego zamieszania, no to może tam opinia publiczna mu wystawić rachunek, ale no nie wiem. W każdym razie taka możliwość konstytucyjna jest. Proszę bardzo, pan tutaj. Proszę bardzo. Większym grzechem niż niegłosowanie jest oszczerstwo i kłamstwo, więc mówię temu panu, który tam opowiada takie brednie. Ani ojciec pana Mencena nawet nie startował w wyborach, a brat się już dawno wycofał. Powtarzanie głupot jest grzechem. Natomiast wracając do pana posła Bosaka. Jestem za tym, co mówiłeś, że wejście w koalicję to jest szczelenie sobie w stopę. Ale jak się tak wciąż pan poseł Bosak powtarza, że my nie będziemy w żadną koalicję, my nie będziemy rządzić, my nie będziemy, to ktoś, kto słucha tego, to może pomyśleć tak, no to po co będziemy głosować, jak wy nie chcecie żadnej władzy? Czy to czasem nie jest takie jakby przeszczelenie, że odstraszy pewnych ludzi, no to ja będę głosował, ale nie będziecie z tego potem czerpać dla nas? Zawsze takie ryzyko jest. Nie ma polityki bez ryzyka. Bardzo możliwe, że tego typu wyjaśnienia jeżeli już się je składa, to powinny być takimi wyjaśnieniami bardziej rozbudowanymi. No tak na przykład, jak powiedziałem, jak można. Jeżeli ja na przykład, gdybym był na miejscu Konfederacji, nie byłbym w koalicji żadnej,
Ale mając na przykład 40 posłów, bo to tak sondaże mówią, że taka możliwość istnieje, no to wtedy jakbym widział, że rząd ma projekt ustawy, który nie jest szkodliwy dla państwa, przynajmniej primum non nocere, nie jest szkodliwy dla państwa, no to mógłbym obiecać rządowi, że my ten projekt poprzemy, ale nie za darmo. Najpierw niech rząd poprze projekt nasz. Bo jak nie, to nie. I w ten sposób można wpływać na politykę państwa. Przepychać projekty ustawy. I to ważne jest dlatego, że proszę państwa, 80% prawa, jakie u nas obowiązuje, to są dyrektywy Komisji Europejskiej, którymi ona bombarduje państwa członkowskie w ilości większej niż jedna dziennie. Stąd się bierze ta biegunka legislacyjna. Mówił tam marszałek Sejmu, że tam 3000 ustaw uchwalili w ciągu roku. No to o 2900 za dużo. Bo nikt nie jest w stanie w ogóle tego ogarnąć w żaden sposób. W związku z tym konsekwencją biegunki legislacyjnej jest to, że ludzie właśnie nie wiedzą, jakie jest prawo. I w stosunkach takich między sobą to na podstawie słuszności starają się, co im się wydaje słuszne i sprawiedliwe. Ale nigdy nie wiedzą, czy nie popełnili przestępstwa. I tutaj nasi gangsterzy biurokratyczni tu nas mają w ręku. No i dlatego dobrze jest, w ogóle muszę powiedzieć tak, że z punktu widzenia ustrojowego to nasza konstytucja ma braki. Ma braki dlatego, że nie przewiduje, znaczy dopuszcza możliwość łączenia stanowisk rządowych z parlamentarnymi. Ministrowie są posłami. Można by sobie wyobrazić taką sytuację, bo konstytucja na to pozwala, że byłoby 460 ministerstw. A co będziemy sobie żałowali, prawda? Jak to demokracja, to demokracja. No i 460 posłów. Wszyscy byliby ministrami. Na gruncie konstytucji jest to możliwe. Z jaką sytuacją byśmy mieli do czynienia? Że najpierw ci ministrowie, jako ministrowie, projektują ustawy. Potem jako posłowie je przyklepują. Później jako ministrowie je wykonują, a potem jako posłowie kontrolują prawidłowość ich wykonywania. No to już jest, że tak powiem, paranoja. I żeby nie być gołosłownym, to przypomnę taki przypadek. O, wspomniany przeze mnie minister Janusz Lewandowski też się spotkał z wnioskiem o wotum nieufności. Wobec niego, nie całego rządu, tylko niego. No i ten wniosek upadł jednym głosem właśnie pana ministra Janusza Lewandowskiego. No, trudno, żeby on do siebie nie miał zaufania, prawda? Więc on głosował za sobą. No i dzięki temu zachował stanowisko ministerialne. Bo to jest właśnie ta nieprawidłowość. Dlatego jak ja pisałem projekt konstytucji w 92 roku, to po pierwsze ścisły rozdział między władzą wykonawczą i ustawodawczą, a po drugie zaproponowałem system prezydencki. Bo proszę państwa, jaka jest sytuacja przy systemie parlamentarno-gabinetowym, jaki my mamy w tej chwili w Polsce? Jeszcze w dodatku mamy ordynację wyborczą taką, że obywatele właściwie nie bardzo wiedzą, na co głosują. No bo na przykład tam każda partia przedstawia program swój, znaczy jak tam będzie dusić ludzi gołymi rękami i tak dalej. No ale potem wybory są i potem się okazuje, że żadna partia samodzielnie nie jest w stanie utworzyć rządu. To co robi? No, zawiera koalicję z jakąś inną partią, no i rozpoczyna, zanim zawrze koalicję, to rozpoczynają się tak zwane rozmowy programowe.
rozmowy programowe polegają z reguły na tym, kto tam jakie stanowisko obejmie i co będzie mógł tam ukraść, a czego już nie. Ale rzeczywiście jakiś tam program dla oka trzeba pokazać. I to jest całkiem inny program niż był przedstawiany w kampanii wyborczej. Na ten nowy program, całkiem inny, nikt nigdy nie głosował. A on będzie realizowany. No zakładając, że on nie jest dla picu, tylko naprawdę, to on będzie realizowany. Pod tym względem lepsza jest trochę ordynacja francuska. Ona też ma swoje wady. To, proszę Państwa, muszę powiedzieć, że przy pomocy ordynacji takie sztuki można robić, że to głowa mała. Sam napisałem taką ordynację. W 1992 roku był powołany w Sejmie taki nadzwyczajny zespół do opracowania ordynacji wyborczej. I koledzy posłowie poprosili mnie, żebym napisał projekt ordynacji wyborczej. Nie dali mi żadnych takich wskazówek, czego chcą, więc miałem wolną rękę całkowicie. I pomyślałem sobie tak, bo wtedy jeszcze byłem taki naiwny, aż wstyd się przyznać, że myślałem, że te tam o dekomunizacji to naprawdę tam się chcą. No to myślę sobie tak, skoro tak, to ja zrobię ordynację taką, że ona będzie dekomunizacyjna bez użycia tego słowa. I posłużyłem się zasadami ordynacji francuskiej wyborczej, która była pomyślana po to, żeby nie dopuścić do władzy Frontu Narodowego. I rzeczywiście przez kilkadziesiąt lat to się udaje. Front Narodowy ma reprezentację w Parlamencie Europejskim, bo jest Inarda, a do Zgromadzenia Narodowego w Paryżu to albo nie wprowadza żadnego posła, albo jednego, dwóch, najwyżej. Najwyżej. Na czym polega ta ordynacja? Że głosowanie, jest jednomandatowe okręgi wyborcze są, tu nawet kiedyś panu Kukizowi mówiłem, że on oczekuje od tego swojego pomysłu skutków, których ten pomysł nie może przynieść. Nie może. We Francji są jednomandatowe okręgi wyborcze, ale żeby z marszu uzyskać mandat w swoim okręgu, to trzeba zdobyć co najmniej bezwzględną większość głosów, czyli 50% plus jeszcze jeden, żeby to było. No jak jest bardzo wielu kandydatów, to oczywiście nikt takiej bezwzględnej większości nie uzyskuje. W związku z tym za dwa tygodnie jest druga tura. I w okresie między pierwszą turą a drugą ci kandydaci, którzy uzyskali słabe wyniki, wzywają swoich wyborców do poparcia któregoś z silniejszych, albo tego, albo tego. Z punktu widzenia wyborcy to jest dobre, dlatego że na ich oczach, zanim jeszcze się odbędzie głosowanie, tworzą się przyszłe koalicje. Na ich oczach. Więc oni trochę lepiej wiedzą, na co właściwie głosują. My to nie wiemy wcale, jak w ciemno głosujemy zupełnie. No i rezultat jest taki, że w okresie między pierwszą a drugą turą powstaje koalicja zawsze, z wyborów na wybory we Francji, wszyscy przeciwko Frontowi Narodowemu. No to Front Narodowy ze wszystkimi wygrać nie może. No i w rezultacie nie wprowadza żadnego albo tam jednego posła do Zgromadzenia Narodowego. Więc ja sobie pomyślałem, jak tak, to u nas można to samo zrobić z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. Że z SLD, nawet jakby miało 20% poparcia w głosowaniu, nie w sondażach, tylko w głosowaniu, może nie wprowadzić ani jednego posła do Sejmu. Więc nastąpiłaby dekomunizacja bez użycia tego słowa. Jakby kto chciał Polskę oskarżyć, że to jest niezgodne z demokracją, to byśmy pokazali, proszę, francuska ordynacja jest taka sama. No, więc, no i jest posiedzenie tej komisji, ja już przygotowałem projekt ordynacji wyborczej, ponieważ nie byłem posłem, tylko, no, ale byłem sędzią Trybunału Stanu, więc poseł Król, zięć Leszka Moczulskiego, trochę się krępował, żeby mnie nie wpuścić na obrady tej komisji, więc byłem, oczywiście żadnego głosu nie miałem. Poseł Pruchno-Wróblewski referował ten projekt. I
To było do przepchnięcia, dlatego że w tej komisji posłowie solidarnościowi mieli przytłaczającą większość. Komuchy miały dwóch posłów, posła Millera i posła Cimoszewicza. I oni się natychmiast zorientowali, jakie straszliwe niebezpieczeństwo nad nimi tu zawisło, że o, za chwilę ta ordynacja przejdzie przez Sejm i tam tego, no to było oni już koniec kariery politycznej dla SLD. Ale po chwili odetchnęli z ulgą, bo ci posłowie solidarnościowi, którzy stanowili tam do 95% tej składu tej komisji, ten projekt z marszu odrzucili. Dlaczego? Dlatego, że sami nie byli pewni, czy sami by zostali wybrani w tym trybie. Mnie w ogóle nie przyszło do głowy, żeby jakiś system zachęt dla nich tam wmontować. Nawet nie bardzo bym wiedział jaki, ale w ogóle mi to nie przyszło do głowy. No i ale wtedy zrozumiałem, że z tą dekomunizacją to tylko tak się mówi, a tak naprawdę to chodzi o to, żeby wypić i zakąsić. No.